Witamy Państwa w naszym kolejnym letnim filmowym programie. Choć to lato na razie takie zmienne, to zresztą i taka zmienna aura filmowa, ale mam nadzieję, że wszystko się na dobre rozkręci. Nasz kolejny gość wakacyjny, dr Sylwia Frach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Zaplanowane filmowe wakacje również. Zaplanowane. Będzie okazja coś nadrobić w kinie, czy nie? Będzie okazja zobaczyć bardzo dużo filmów, ponieważ zbliża się festiwal Nowe Horyzonty. Ach, no to rozumiem. Czyli już pani jest od rana do wieczora w kinie, to mam taką propozycję, żeby w razie co, gdyby pani zapomniała, co jest w repertuarze, proszę sobie wcześniej napisać list i wysłać do siebie do miejsca docelowego. Ale oczywiście, drodzy Państwo, mówię to nie bez kozery do naszego gościa, dlatego że dzisiaj będziemy mówić o tym, jaką rolę w kinie odgrywa list. Dlaczego, to za chwilę się Państwo dowiedzą. A listy niosły na ekranie miłość, zdradę, gniew i śmierć. Naprawdę odgrywały bardzo dużą rolę. Tak, to prawda. Listy bardzo często symbolizują w kinie coś więcej niż tylko taką zwyczajną korespondencję między postaciami, bo są nośnikami zarówno emocji, tajemnic, ale również informacji, które niejednokrotnie wpływają na przebieg fabuły. I mogłabym tutaj wymienić bardzo wiele tytułów, prawda? Tak, dziesiątki. Wymienię chociażby film Pies I Love You, List w butelce, a nawet Niebezpieczne związki. A ja dodam do tego, że tak jak się zmieniała historia listu wysyłanego, jak to się powiadało, gołębiem, później drogą pocztową, tak później pojawia się przepiękna, romantyczna komedia You've Got the Mail, czyli Meg Ryan i Tom Hanks i masz wiadomość listową, ale w drodze elektronicznej, czyli ewolucja także dosięgnęła kino, prawda? Tak, tak. No to proszę Państwa, teraz o samym filmie, bo wspomnieliśmy o liście, natomiast film, który będziemy dzisiaj omawiać, to jest film zatytułowany Wredne liściki, już 26 lipca, polska premiera tego obrazu, ale ja chciałbym porozmawiać, proszę Pani, o Pani reżyser, która tego filmu oczywiście, która przeskoczyła dla mnie tak wyraźnie z teatru do kina, a przecież w wieku młodziutkiej kobiety, 24-letniej, została dyrektorem artystycznym londyńskiego Southwark Playhouse, no i najmłodszym dyrektorem artystycznym brytyjskiego teatru jednocześnie. Ciekawa rzecz, prawda? Bardzo. Tia Sharrock, bo o niej mowa, rzeczywiście bardzo wcześnie rozpoczęła swoją karierę reżyserską i bardzo szybko odnosząc sukcesy reżyserskie, które były też po części spowodowane jej innowacyjnym spojrzeniem na dramaty, zarówno te klasyczne, jak i współczesne. I wydaje mi się, że to przejście od teatru do kina jest takim bardzo naturalnym przejściem, bardzo często w przypadku reżyserów teatralnych. I tutaj Sharrock wciąż kontynuuje tą swoją pasję, pokazywanie tej strony emocjonalnej obrazu właśnie w kinie. I muszę tutaj wspomnieć o jej debiucie reżyserskim z 2016 roku, Zanim się pojawiłeś. Film, który zdobył ogromne, szerokie uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Taki kobiecy Kenneth Branagh w filmie? Można by tak powiedzieć, tak. No bo tak, przecież jednak bardzo Branagh, trafne to ujęcie. Jest jednak to szekspirowskie, tak, teatralne spojrzenie też i na kino, prawda? Zgadza się. Proszę Pani, no to teraz sama fabuła filmu, o którym mówimy, czyli Wredne liściki i niezwykle interesująca, ale też kiedy przynajmniej popatrzyłem na te zwiastuny, trailery, to co jest dostępne do tej pory, to też mam wrażenie, że troszkę tego teatru Pani reżyser nam przenika na, chcielibyśmy powiedzieli, celuloidową taśmę. Zgadza się. Akcja filmu toczy się w małej miejscowości, w małym miasteczku angielskim. Jedną z bohaterek jest bardzo pobożna Edith, w tej roli genialna Olivia Colman. I Edith zaczyna otrzymywać anonimowe, bardzo nieprzyjemne listy. Podejrzewa o ich wysyłanie swoją sąsiadkę, byłą przyjaciółkę Rose, w tej roli Jessie Buckley. Wrócimy do kobiet. Tak, ale w pewnym momencie listy zaczynają otrzymywać również inni mieszkańcy miasteczka i pojawia się pytanie, kto jest tak naprawdę nadawcą.
Tak, cóż to za nadawca, który zatrudnia tak mocno listonosza w tym filmie. No dobrze, bo powiedziałem, że jeszcze o kobietach w filmie będziemy rozmawiać, ale nim to się stanie, to pani doktor proponuje błyskawiczny wakacyjny konkurs. No nie wiem, ostatnio były takie łatwe pytania, może coś dzisiaj trudniejszego uda się pani gdzieś zaproponować naszym widzom. Niech się na wakacjach państwo potrudzą troszeczkę. Dobrze, i wydaje mi się, że będzie to najtrudniejsze pytanie w historii konkursów. No to proszę bardzo. Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. Reżyserka filmu Wredne liściki jest żoną menadżera i producenta związanego z Teatrem Narodowym National Theatre Paula Handleya, z którym ma dwóch synów. I ojcem chrzestnym jednego z nich jest niezwykle popularny brytyjski aktor, znany z wielkiej sagi o przygodach niezwykłego młodzieńca. O kogo możemy pytać? No jak niezwykły młodzieniec, to już pani zasugerowała troszeczkę odpowiedź. Ja od razu domyśliłem się kto, ale ja nie będę pisał. Natomiast państwo niech już wysyłają natychmiast pod ten adres czasnaseans@czasnaopole.pl odpowiedzi, mam nadzieję, prawidłowe. No to no, naprawdę to pani wymyśliła. Jest trochę pytanie, ale czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Dwie pierwsze poprawne oczywiście honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No to poczekamy, zobaczymy, któż to jest tym ojcem chrzestnym. No ale nie sięgajcie państwo daleko, daleko nie. Do historii kina to i do powieści Kuzo i do Pacino. Tak jest. No i dobrze, i na koniec, proszę pani, kobiety rządzą w tym filmie, bo tu już też powiedzieliśmy. Jak znam panią, to pewnie duet znany z filmu Córka, bo kiedyś też o nim sobie rozmawialiśmy, Buckley i Coleman, pewnie panią bardzo ucieszył. To jest ich drugie spotkanie na ekranie. Olivia Colman, laureatka Oscara za rolę w filmie Faworyta, i Jessie Buckley, która za właśnie rolę w filmie Córka otrzymała nominację do Oscara. Także wyśmienity duet w tej jakże zabawnej komedii. Czego chcieć więcej? No czego chcieć więcej? Po prostu iść do kina na seans. Zwłaszcza, że wakacyjnie to jak znalazł, przypomnijmy państwu, 26 lipca premiera, czyli za 2 tygodnie od teraz, jak mówimy. Idealny czas na to, żeby sobie znaleźć czas na Wredne liściki, a państwo niech wysyłają sobie jednak takie miłe, pozytywne liściki i myślę, że wtedy będziemy się zupełnie lepiej czuć, zwłaszcza, że liściki ostatnio odchodzą jednak. Odchodzą. Ja myślę o tych klasycznych, prawda? Tak, tak. Odchodzą do lamusa, warto od czasu do czasu, jak nie, to chociaż może kartkę z wakacji, proszę pani. Zamiast liściku, prawda? Tak. Może być? Tak. Może być. To my sobie taką wyślemy, no, a wysyłamy państwu z kolei takim liścikiem zaproszenie na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Doktor Sylwia Frank, dziękuję bardzo. Pani również doktor, dziękuję. Spotkamy się z panią doktor na początku sierpnia w kolejnym naszym programie, a my zapraszamy już za tydzień.